kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Fopremier. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny. Ja przygotowywałam się właśnie do odkrycia przed Wami super, super kolekcji, która, powiem Wam, skradła moje serce. Jestem bardzo podekscytowana, jestem świeżo po treningu, po tutaj jakimś specjalnym szkoleniu. Powiem Wam, że bardzo chcę Wam odkryć te rarytasy z tutaj specjalnej kolekcji, które zawitały w zeszłym roku do świata perfumeryjnego, więc zostańcie ze mną. Chciałam zapowiedzieć, dzisiejszy odcinek będzie specjalny. Słuchajcie, w świecie perfumeryjnym jest tak, że co roku nowe perfumy się pojawiają czy znikają i tak dalej, tak jak ma to miejsce właśnie tutaj w beauty industry, ale słuchajcie, ta kolekcja budzi we mnie bardzo duże zaangażowanie i bardzo dużą ciekawość i też, powiem Wam, taką ekscytację. Ja nie mogłam się doczekać, kiedy będę miała też tutaj w swoim sklepie tą kolekcję, bo ona jest wybitna, jest, słuchajcie, dostępna tylko i wyłącznie w kilku tutaj miejscach. Ja słyszałam, że właśnie w Polsce je macie, także bądźcie czujne, jeśli lubicie specjalne zapachy, takie bardzo charakterystyczne, to zapoznajcie się z nimi. Ja zaraz omówię, zastanawiam się, czy omówić wszystkie 8 zapachów, czy po prostu te, które ja uważam, że są najbardziej wiarygodne, najbardziej intrygujące i które są warte zainteresowania. Ja Wam powiem, że ta kolekcja, ona nazywa się Luxe Fragrance Collection z Estée Lauder. To jest kolekcja, która powstała, słuchajcie, ja tu sobie mam taką ściągę jeszcze z pachnącą ściągę ze szkolenia, która powstała, słuchajcie, jakby podkreślić tutaj tą całą pracę Estée Lauder. Ona była takim kreatorem, kiedy lansowała YouTube, to oczywiście ona stała za tym zapachem. No i tu jest jakby taki hołd skierowany ku jej czci i ku jej takim zainteresowaniem zapachem. I chciano jakby podkreślić tutaj właśnie ten heritage, to co ona zdziałała, co zapoczątkowała jako pierwsza kobieta tu na świecie. Oczywiście była też Helena Rubinstein i z tego co pamiętam, Elizabeth Arden też, ale słuchajcie, to coś działała Estée Lauder właśnie, jeśli chodzi o dane lata w 1946, nawet lansując tutaj Youth Dew, to była wielka, wielka rewolucja w świecie perfumeryjnym. Te zapachy, słuchajcie, o tyle są ciekawe, co mnie zainteresowało i będę bacznie się im przyglądać i sprawdzać, że one są jakby ukłonem w kierunku świata perfumeryjnego, ale one są za wszystkimi tymi zapachami, za wszystkimi tymi 8 z kolekcji stoją wybitne, uznane nosy świata, a więc kreatorzy, którzy sygnują perfumy dla wielkich tutaj domów mody. I ja postaram się wymienić te i którzy ludzie stoją za danymi perfumami, za danymi właśnie tutaj tymi 8 specjalnymi perfumami. Słuchajcie, to są takie perfumy, które mają jakby też zrewolucjonizować tutaj świat perfumeryjny. Oni jakby chcieli stworzyć taką formułę, która na pewno trwa 12 godzin na naszej skórze. Wszystkie tutaj zapachy są sygnowany jako Eau de Parfum, więc jest to woda perfumowana. I słuchajcie, one mają specjalne takie składniki, które mają podnosić jakby samopoczucie, żebyśmy się czuli świetnie, żebyśmy się czuli bardzo happy, bardzo szczęśliwi, pełni wiary w siebie i oczywiście odczuwali tą piękność świata. I tak była skomponowana ta kolekcja. Tutaj skierowano jakby te wszystkie założenia do uznanych nosów perfumeryjnych. Chciano ich zgrupować, oddano im jakby tutaj w ręce całą kreatywność, wybór składników. One są zaszeregowane, słuchajcie, od najświeższego cytrusowego po bardziej takiego
skórzanego, ostrzejszego, wibrującego. I powiem Wam, udało mi się. Ja uważam, że udało Wam się. Nie wszystkie zapachy ja jeszcze je poznaję, słuchajcie, więc pewne na przykład zapachy, które Wam zaraz przedstawię, są dla mnie niesamowicie świetnie skomponowane, oddające ducha tego, co tutaj miało się stać. No i uważam, że nie sposób ich pominąć, mimo że ja wiem, że są osoby, które może Estée Lauder nie cenią, ale to są wybitne, specjalne zapachy, które nawet oddając tu hołd tym kreatorom, którzy za nimi stoją, warto wspomnieć. Miałam to jest 8 zapachów specjalnie wykreowanych od świeżego do takiego ostrzejszego, dynamicznego zapachu. Od właśnie Tender Light, zobaczcie jak one pięknie wyglądają, od Tender Light po przepiękny zapach Infinite Sky. Zobaczcie na grę też kolorów, to te kolory odgrywają bardzo dużą rolę, bo Estée Lauder stworzyło taki specjalny urządzenie, które jest tutaj u nas na iPadzie i możecie wybierać te perfumy trochę w inny sposób, a mianowicie wirtualnie. To znaczy wybieracie sobie, czy chcecie zapoznać się z tymi perfumami, bo chcecie być szczęśliwe, czuć się szczęśliwie, pełne tutaj takiego wigoru i szczęśliwości, czy na przykład chcecie właśnie po tej rodzinie, czy wybieracie właśnie świeże, czy wybieracie pikantne, czy bardziej kwiatowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie wybieracie by mood or by scent. Bardzo mi się podoba to założenie, bo słuchajcie, wczoraj próbowałam z koleżanką. No i rzeczywiście, powiem Wam, to jest intrygujące, że na przykład chcecie się czuć bardzo dynamicznie, szczęśliwie albo zrelaksowane, wybieracie właśnie perfumy po kilku tutaj pytaniach i wyskakuje Wam zapach, który ja Wam powiem, mnie się akurat sprawdza i jej też. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe jakby doświadczenie, takie trochę wirtualne, ale oczywiście możecie w tradycyjny sposób wybierać tu zapach po na przykład rodzinie zapachowej, czy chcecie cytrusowe, zielone, czy bardziej floral, czy na przykład chcecie bardziej spicy i takie dynamiczne. Także bardzo mi się podoba i spójrzcie na też na buteleczki. Ja nie mam pełnowymiarowej jeszcze w swoim posiadaniu, mam tylko, tak jak Wam powiedziałam, 8 zapachów tutaj, żeby je przetestować. I jestem zauroczona niektórymi, uważam, że są to majstersztyki. No ale spójrzcie na piękną kolekcję. Ja wiem, że nie wszystkim może te butelki się spodobają, one są takie troszeczkę, one są bardzo ciężkie, to mi się nie podoba, no ale tu mamy świadomość, że chcieli oni dążyć, żeby były takie zapachy luksusowe, które czujemy w ręku, które są na toaletce, które dominują tą toaletkę i dają taki hołd właśnie tradycji, bo tu nawet ta nalepeczka jest taką insygnią i takim emblematem nawiązującym do starego Estée Lauder w 1946. I słuchajcie, mają magnetyczny tutaj kolczyk, bardzo fajny, więc Wam nigdy on nie zginie. Bardzo ciężkie, specyficzne, taka trochę tabeczkowa, bym powiedziała, butelka konkretna, luksusowa, no i dająca Wam poczucie, że jesteście właśnie posiadaczkami czegoś specjalnego. I za chwilę powiem Wam, przejdę do omówienia tych zapachów, które są bardzo, bardzo ciekawe, tak jak wspomniałam tu już wielokrotnie, nie spodziewałam się, że stoją takie za tymi zapachami, takie nosy perfumeryjne, które na przykład, no, stoi tutaj osoba, która stworzyła Flower Bomb, czy zapachy z Tomego Forda. Dwa zapachy bardzo mi przypominają Toma Forda. Uważam, że są, powinniście się nimi zainteresować i są prześwietne. Ja testuję, czy rzeczywiście one będą się trzymać 12 godzin, bo jest to specjalna technologia. No i rzeczywiście, czy czujecie się wspaniale i oddają ten charakterystyczny mood, w którym macie się znaleźć po zastosowaniu. Zapachem, którą chciałabym omówić, jest jeden z moich ulubieńców, a mianowicie Tender Light. Tender Light, słuchajcie sobie, tutaj psikam się na dobry początek dnia, nie będę go rozcierać, bo chciałabym Wam pokazać tu przynajmniej ze 3 zapachy, które ja uważam, że są prześwietne. Tender Light jest takim świeżym zapachem, należącym do rodziny zapachów zielonych, cytrusowych. Głównymi składnikami jest chińska tutaj, akord chińskiej herbaty, jest bergamotka i specjalna odmiana pięknego, pudrowego, bardzo drogiego irysa.
Ten zapach ma być taki bardzo świetlisty, ma być takim, inspirowany jest właśnie taką, kiedy pojawiają się pierwsze promienie słońca, kiedy czujemy się bardzo energetycznie, bardzo szczęśliwie i pozytywnie nastawione. I taki właśnie charakter mają mieć te perfumy i taki ewokować mood. Ja sobie tu zrobiłam właśnie taką małą ściągę. Jest to zapach bardzo świeży i to podkreślam, że jest specyficzny rodzaj irysa. To jest wyekstraktowany z korzenia irysa. Bardzo fajny, dynamiczny, pozytywny, który łącznie z tą bergamotem, ja trochę nie czuję może tej herbaty, ale jest przecudny. Na początku on mi przypomina, słuchajcie, trochę taki elektryczny, jakbym nawet powiedziała gumę balonową. Nie wiem czemu mi przypomina, bo to nie ma się nijak do tej gumy balonowej, ale taki właśnie dziwne doświadczenie mam na początku tego zapachu i już kilka razy jak go rozcierałam, właśnie nie rozcierałam, a tutaj wklepywałam skórę, to właśnie tak go odczuwałam. Moje koleżanki są nim zachwycone. Słuchajcie, osoby, które używają Sole di Positano, powinny spróbować ten zapach. To jest coś przepięknego, przepiękny, radosny, pełen szczęśliwości, budzącego się poranka zapach, który polecam wszystkim, którzy lubią zielone, świeże, energizujące zapachy. Jest niezwykłym majstersztykiem i powiem Wam, ja nie mogę się jego nachwalić. Jest to zapach naprawdę taki pełen wigoru i ja bym powiedziała dla osób, które szukają jakby czegoś takiego, żeby zmobilizować do działania, czy na przykład czuć się bardzo jakby pełen zainspirowania. Tak odbieram ten zapach. Chciałam wspomnieć, że za perfumami Tenderlight stoi bardzo znana osoba, która kreuje perfumy dla, ja pamiętam Aqualine, tutaj coś cudownego, Aqualine, dla Dolce Gabbana, dla Jennifer Lopez, również też stworzyła Ore dla Mugglera, no i L'Occitane Provence też, a mianowicie Shamala Maisel-Dieu, jeśli dobrze czytam jej nazwisko, bardzo znana osoba w świecie perfumeryjnym, po prostu w dziesiątkę oddała piękność jakby chińskiej natury, chińskiego tutaj ogrodu i właśnie tej wibrującego poranka, pełnego zielonych liści, jakby takich też mi się wydaje, takiego lekkiego deszczu, który daje nam energię na cały dzień. Zapachem, który chciałabym to Wam wspomnieć, to jest przecudny, słuchajcie, przecudny Sensuous Stars. To jest następny zapach właśnie tu w tej rodzinie. On jest pierwszym z rodziny takich owocowych, w tej kategorii, tutaj właśnie w danej kolekcji. To jest bardzo owocowy, trochę szyprowy bym powiedziała, z przepiękną, słuchajcie, odmianą tutaj śliwki chińskiej, jeszcze z pola lawendowe i czujemy to orys bardzo wykwintny, pudrowy, wyrafinowany, który daje takie troszeczkę odczucie, słuchajcie, leather light, czyli jakbyśmy wąchały tutaj świeżo zrobioną, spurzaną torebkę. To jest inspirowany, jest właśnie takim krajobrazem, kiedy księżyc świeci i chodzimy sobie po lesie, właśnie mamy coś takiego jak taki spacer w świetle księżyca i ma nas uspokajać, ale też dać poczucie właśnie takiej szczęśliwości, krainy szczęśliwości. Słuchajcie, ja jestem zafascynowana tym zapachem. Jak wąchałam go po raz pierwszy, to tak niespecjalnie mi przypadł do gustu, gdyż on pierwszy akord, ja sobie go tutaj, słuchajcie, wezmę na drugą rękę. Buteleczka jest koloru, już Wam mówię, przepięknie takiego fioletowego, nie wiem czy widzicie tutaj. I Sensuous Star na początku jest bardzo ciepły, bardzo, może nie świeży, bardzo owocowy. Jednak ta śliwka chińska jest tu gdzieś bardzo dominująca. No i Wam powiem, że trochę mnie przeraziło, bo ja nie lubię aż bardzo takich słodkich, ja lubię takie właśnie kwiatowo,
kwiatowo-owocowe, ale nie aż może tak przesłodzone. Ale kiedy ten zapach właśnie się już tak wyschnie, tak jest na Was gdzieś pół godziny do godziny, otwiera się przepiękny akord właśnie tego orisa. A ja sobie tutaj sięgnę właśnie do tych moich notatek o tym zapachu i tej inspiracji i powiem Wam, że to jest taki właśnie bardzo dziwne połączenie owocowego, szyprowego, bardzo sensualnego zapachu, ale ten właśnie składnik oris jest bardzo pudrowy, jednocześnie trochę zielony, ale trochę też taki, słuchajcie, ja mam ochotę porównać go do może nie wetiveru, ale takich właśnie bardzo szyprowych, szyprowej nuty, która daje niesamowitą ziemskość tym perfumom. Czyli tu mamy z jednej strony takie uniesienie, taki właśnie owocowy akord, gdzieś tam jest ta lawenda, która no też pięknie tutaj promieniuje, ale po jakimś czasie właśnie ten oris daje przepiękne, jeżeli ktoś lubi skórzane nuty, słuchajcie, ale naprawdę takie wykwintne skórzane nuty, powinien zainteresować się tym zapachem, bo to jest coś pięknego. Niebywały majstersztyk, który po jakimś czasie pachnie, jakbyście miały świeży, jakiś na świeżą torebkę, taką skórzaną, kupiłyście, dopiero otwieracie i dociera do Was ten piękny taki akord skórzany. Coś przepięknego, moim zdaniem jeden z majstersztyków. On jest rzeczywiście taki kojący, dający Wam takie poczucie luksusowości, a jednocześnie bym powiedziała takiego relaksu też i szczęśliwości, bo takie te zapachy mają być. Za zapachem stoi Amandine Clerc-Marie, która stworzyła perfumy dla Bottega Veneta, stworzyła, słuchajcie, dla Schleissera też, dla Davidoffa, dla Escade, dla Jimmy Choo, dla Kenzo, Lancome i wielu, wielu innych. Z tego co pamiętam, ona stoi za perfumami La Viste et Belle. Więc słuchajcie, to jest majstersztyk. Jeśli lubicie takie dziwne połączenia, serdecznie Was zapraszam do odkrycia tego zapachu. Tym zapachem, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to jest przepiękny zapach, który się nazywa, poczekajcie, który ja tu sprawdziłam, Paradise Moon. Paradise Moon jest bardzo takim drzewnym zapachem, słuchajcie, drzewnym, pełen takiego splendoru. Należy do rodziny tutaj takiej floral, ale miał otworzyć taki nektar-like, czyli taki nektarowy wydźwięk tego zapachu. Należy on do rodziny takiej spicy, czyli ostrzejszej i takiej bardziej skórzanej. W nim jest osmandów, cistus oil i oczywiście taki skórzany akord. Ma być taki uwodzicielski, jak idziemy przez taki bardzo sensualny, mysterious las, taki, który jest, trochę nas przeraża z jednej strony, intryguje, kiedy jest troszeczkę już taki półmrok, jest dużo liści, trochę takiego, bym powiedziała, deszczu gdzieś tam, no i świeci księżyc, to właśnie to jest taki sensualny, bardzo zmysłowy, a jednocześnie trochę przerażający, może nie przerażający, ale taki intrygujący, właśnie tego słowa mi brakowało i daje nam poczucie takiej że jesteśmy bardzo pełne siebie, ale i szczęśliwe. Słuchajcie, i sobie tak sięgnę tutaj znowu, bo to jest bardzo intrygujący w ogóle, jak oni stworzyli te zapachy, jak nad nimi pracowali. Słuchajcie, to jest taki zapach bardzo, bardzo skórzany. Jak powiedziałam, możecie się spodziewać dużo po nim, możecie się spodziewać właśnie majstersztyku, możecie też spodziewać się, że będziecie się czuły szczęśliwe jak w jakimś takim perfumeryjnym paradise. Za tym zapachem stoi osoba, która stworzyła perfumy dla wielu, wielu tutaj domów, a mianowicie jest to Rodrigo Flores Rua, jeśli dobrze czytam. On stworzył perfumy nie tylko dla Britney Spears, stworzył także, słuchajcie, dla domu Ceruti, dla Dolce Gabbany. Też widzę tutaj w jego dodatku Juicy Couture, John Varvatos, bardzo nietypowe perfumy, no i Tom Hilfiger,
czy wiele, wiele innych, ale tutaj patrzę na takie, oczywiście Dolce Gabbana, Donna Karan, więc jest bardzo uznanym mistrzem perfumeryjnym. Także dla Tomego Forda, nie zdziwiona jestem. I ten zapach na początku wydaje nam się, słuchajcie, bardzo rześki, właśnie taki zmysłowy, ale dodaje mu takiej nuty skórzanej na końcu właśnie ten Cistus Oil. No i ten, a on, słuchajcie, tak mi przyszło teraz do głowy, bo pamiętam, jak oglądam jego inspirację, jak on tworzył z tych składników ten zapach i jak on chciał idealnie oddać ten akord skórzany. Wydaje mi się z mojego punktu tutaj widzenia, że on oddał. Naprawdę po jakimś czasie, gdy ten zapach już tak przycicha trochę, jest taki właśnie skórzany, piękny, wykwintny, zmysłowy akord, aczkolwiek dla mnie majsterszczykiem, jeśli chodzi o oddanie tutaj naprawdę takiej pięknie wypreparowanej, przygotowanej skóry, jest ten zapach, który Wam poprzednio pokazałam, a mianowicie Sensual Star. Coś pięknego. Następnym zapachem, który chcę się przyjrzeć, jest to już ostatni w hierarchii. Ja, słuchajcie, dzisiaj tylko przedstawię Wam cztery, bo ja bym mogła gadać o nich i gadać, ale chciałabym Wam pokazać właśnie takie cztery, chociaż myślę tu jeszcze o Radiant Mirage, ale zostaniemy tutaj w kierunku, znaczy zostaniemy tutaj wśród perfum, które są bardziej takie leather-like, czyli takie właśnie bardziej skórzane, pikantne, które łączą amber w środku i taką nutkę bardzo spicy, czyli taką ostrzejszą, drapieżną. Jest to Sichuanian, pieprz sichuański, już chciałam to po angielsku. Jest wanilia z Madagaskaru i oczywiście leatherwood, czyli takie drzewo jakby skórzane. Ma oddać on jakby taką wyjątkowość nieba, takie, że nic, cała przestrzeń należy do nas, nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, żebyśmy oddali się naszym planom. Takie było założenie, więc czujemy się bardzo pewne siebie, realizujemy swoje marzenia i czujemy się bardzo sensualnie. Taki jest Infinity Sky. Powiem Wam, że to jest zapach, który, ja bym powiedziała, wszystkie spojrzenia są skierowane na Was. To jest taki właśnie dla celebrytów albo osób, które bardzo lubią takie dominujące, świetne, w stylu Tomego Forda zapachy. Za nim stoi Dominique Rupion. On stworzył Flower Bomb i też stoi za domem tutaj perfumeryjnym Tom Forda. I udało mu się stworzyć majsterszczyk. To jest zapach wyjątkowy. Bogaty, czujemy taką taką niesamowitą szczęśliwość, troszeczkę gourmą, bo jest ta wanilia z Madagaskaru, ale on, nie mogę powiedzieć, czy jest płaski, jest bardzo wykwintny. Wszystkie osoby, które kochają Tomego Forda, będą zachwycone trwałością i niesamowitością tych perfum. To jest po prostu skóra. Skóra, on mi przypomina trochę zapach, ja teraz uciekło mi z Tomego Forda, ale on się chyba nazywał Leather Ombre, albo coś w tym stylu. Po prostu taki zapach. Czysty, skórzany, zmysłowy, sensualny, pełny siebie. Tak jak mówię, zwracający uwagę, czyli head turner, taki zapach, który świat należy do nas. No i tak wybitnie powiem Wam, tak jeszcze do mnie docierają niektóre te akordy, wybitnie ten zapach jest skórzany, ostry, dynamiczny, dla dynamicznej osoby. Ja bym powiedziała, że dla mnie nie zawsze, aczkolwiek na wieczór czemu nie, ale jest to naprawdę majsterszczyk, także serdecznie Was zapraszam do zapoznania się. Na tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że Was zaintrygowałam takimi świeżymi doznaniami tutaj z nowości perfumeryjnych, które ja uważam, że powinniście odkryć, które powinniście się zainteresować, zwłaszcza jeżeli cenicie sobie bardzo dobre, klasyczne majsterszczyki, za którymi stoją świetni perfumeriarze. Nawet nie umiem tego wymówić, ale wiecie, o co chodzi. Uważam, że powinniście się zainteresować tymi zapachami. Jeżeli chcecie, stworzę część drugą, omówię następne cztery, ale takie najważniejsze, które ja uważam, że powinniście odkryć i które powinniście oszacować, które są niebagatelnie piękne, tak jak powiedziałam, majstersztyki, to właśnie już wymieniłam. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania, do zostania ze mną na zawsze albo na długo, jak sobie życzycie, do komentowania
i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!